Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Przez ostatnie 4 lata obserwowałem, w jaki sposób prowadzona jest polityka obecnego burmistrza miasta i gminy Kępno. Ten sposób działania, sposób rządzenia generalnie mi nie odpowiada. No i spotkałem się również z wielu głosów mieszkańców, które spotkałem na swojej drodze, które mają bardzo podobne zdanie. W związku z tym zdecydowałem się, żeby jednak przystąpić do działania, odpowiedzieć na te głosy i wystartować w najbliższych wyborach samorządowych. Uważam, że Kępno potrzebuje sprawnego menadżera, sprawnego zarządzającego miastem. Uważam, że w Kępnie jest czas na zarządzanie, a nie na rządzenie. Mieszkańcy mają dość właśnie wysadzania ich w kosmos. Oczekują burmistrza, menadżera, który będzie z nimi rozmawiał, który będzie, będą partnerem przy stole, a nie po prostu traktowani z góry. Co ja koncepcję burmistrza, w ogóle sam urząd burmistrza pojmuję troszeczkę inaczej niż, wydaje mi się, niż obecny burmistrz. Dla mnie to jest, burmistrz jest to osoba wynajęta przez mieszkańców, głosami wyborców, jest wynajęta na jakiś określony czas do spełniania określonych zadań. I to mieszkańcy decydują, to ja jestem jak gdyby, to burmistrz, urząd burmistrza jest wynajęty przez mieszkańców, a nie burmistrz jest pracodawcą. Może być, jak można skutecznie realizować zadania, ale z poszanowaniem mieszkańców. W jaki sposób można podejmować decyzje w sposób demokratyczny, a nie podejmować decyzje w zaciszu gabinetu w jakimś wąskim gronie osób. W jaki sposób można planować inwestycje, nie zwracając uwagi na kalendarz wyborczy, tylko przemyśleć to i jakąś taką konkretną analizę opłacalności. To jest jak gdyby mój pomysł na to miasto. Zaznacza Szczęsny, nawiązując m.in. do pracy przy budowie krytej pływalni. Jak zaznaczył, basen jest potrzebny. Oczywiście, że jest potrzebny. Ja swoim 4 lata temu, podczas mojej kampanii, również miałem w koncepcji miałem basen. To troszeczkę w innym miejscu, co prawda, ale również miałem koncepcję basenu, natomiast zgoła inną. Zgoła inną, przede wszystkim tańszą. Tańszą, w jaki sposób to udowodnić? Szanowni Państwo, my wydajemy na basen niespełna 30 milionów złotych, a powiem, że w Radzie Nadzorczej obecnej spółki realizującej basen jest burmistrz Słupcy, który podobne zadanie inwestycyjne realizuje za 13 milionów z 4-milionowym wsparciem z zewnątrz. Więc basen jest o podobnych parametrach. Basen to jest inwestycja robiona o kalendarz wyborczy, to nie jest o analizę jakiejś opłacalności, kiedy. Czy ona nie powinna być rozbita, powiedzmy, na 2 lata, zrobiona solidnie, tak jak tego typu inwestycje powinny być realizowane? Nie, ona jest robiona do października, do najbliższych wyborów. Ma być. Dlatego uważam, że również w postępowaniu przetargowym to ma również wpływ na cenę. Tak? Jeżeli coś mamy zrealizować w ciągu jednego roku, a jeżeli na coś mamy czas i inwestor może sobie to zaplanować, teraz jest akurat rynek w budowlance jest bardzo obłożony, więc tu jest czas na rozłożenie takiej inwestycji na 2 lata i również osiągnięcia znacznie lepszej oferty w przetargu. No tutaj jak gdyby się z tym nie liczono. Jaka to jest kwota, tylko można sobie wyobrazić. Przypomnijmy, Szczęsny startował już w wyborach na burmistrza 4 lata temu. W drugiej turze osiągnął wynik 45%, przegrywając 874 głosami z obecnie urzędującym Piotrem Sikusem. Po przegranych wyborach wycofał się na jakiś czas z polityki. Po wyborach życie toczyło się dalej, założyłem rodzinę, zaangażowałem się w biznes, współtworzyłem 2 firmy. To wymagało ode mnie dużego zaangażowania, również żeby zorganizować zespół, znaleźć jakąś swoje miejsce na rynku. Natomiast jak gdyby te działania dużo wniosły akurat do tego, co jest dzisiaj, ponieważ dużo przez ten czas się nauczyłem, co mi pomaga w zarządzaniu organizacją, jaką jest miasto. Natomiast nie stałem z boku, obserwowałem, co się dzieje. Natomiast dopiero dziś pojawia się realny wpływ, dopiero dziś mieszkańcy gdzieś się skonsolidowali i stwierdzili, że jednak jest potrzeba ta zmiany. Zauważyłem to i po prostu, no i zaczynam działać. Szymon Szczęsny zapytany został także o stosunek wprowadzonej w gminie prohibicji, co odbiło się głośnym echem. Ja jestem przeciwny zakazom i myślę, że akurat temat prohibicji też nie do końca został tutaj zbadany, ponieważ większość mieszkańców, gdyby zrobić ankietę, większość mieszkańców jak gdyby była przeciwna temu. Kolejna sprawa, rządzenie, niezarządzanie. Nikt nie pytał praktycznie o zdanie, w jaki sposób, czy mieszkańcy tego chcą, czy nie. Kolejna rzecz,
to jest sztuczne w przypadku gminy Kępno. Na takim małym obszarze wprowadzenie prohibicji, gdzie kilometr dalej na stacji benzynowej jest jedna stacja benzynowa w Kępnie, która ma dostęp, w drugiej połowie Kępna nie ma tego dostępu, jest takim absurdem trochę, takim lokalnym. Natomiast jaka jest moja wizja na tą sprawę? Myślę, że warto, w związku z tymi głosami mieszkańców, myślę, że warto przedłożyć Radzie Miejskiej taki projekt jeszcze raz, żeby przedyskutować i jeszcze raz wrócić do tej kwestii, czy po prostu kontynuować, czy być może znieść taki zakaz. Przyznał Szczęsny, który startuje w wyborach z Komitetu Przyjazny Samorząd dla Miasta i Gminy Kępno. Liderami listy do Rady Miasta będą Adam Poziemski i Karol Schubert. Szymon Szczęsny w latach 2010-2014 był wiceburmistrzem Kępna. Niebawem poznamy szczegółowy program wyborczy kandydata na burmistrza.